Po wyborcze emocje powoli opadają, ale teraz zaczynają się polityczne układanki. Bo to, że mieszkańcy wybrali kogoś na prezydenta, to dopiero początek. Teraz ten prezydent musi sobie poukładać stosunki z Radą Miasta. A z tym może być problem, bo nie w każdym z miast w regionie prezydenci mają w Radzie większość. Paweł Jędrusik. Wszystko wskazuje na to, że prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz w tej kadencji będzie miał większość w Radzie Miasta, mimo że z jego komitetu do Rady weszło tylko siedem osób. Najwięcej bo 10 mandatów ma w Mysłowicach koalicja obywatelska, ale to nie ona będzie rządzić. Chcę też zaproponować, aby nie było opozycji w tej kadencji, tylko chciałbym, żeby wszyscy radni współrządzili miastem. Mam kilka propozycji, mamy bardzo dużo środków finansowych na inwestycje planowane. To są dotacje państwowe. I chciałbym, żeby każdy radny był jakby takim opiekunem jednego z projektów. W Większości w Radzie Miejskiej nie ma też, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, prezydent Jaworzna Paweł Silbert. W tym mieście koalicja obywatelska zdobyła 12 mandatów. Z kolei lokalne ugrupowanie Jaworzno Moje Miasto Silberta, tworząc koalicję z prawem i sprawiedliwością, ma 11 głosów. Oczywiście będziemy działać, jak to się mówi, w zgodzie z ideą rozwoju miasta. Będziemy chcieli pozytywnie wpływać na miasto, na mieszkańców, podejmować decyzje dobre i uchwały słuszne. Natomiast na pewno nie będzie już samowoli pana prezydenta Pawła Silberta w kwestii podejmowanych decyzji i wszystko będzie musiało uchwalić Rada, w której, jak wspomniałem, mamy większość. Skomplikowana sytuacja jest też w Chorzowie. Nowy prezydent Szymon Michałek ma dziewięcioro radnych ze swojego komitetu. Dziesięcioro radnych wprowadziła Koalicja Obywatelska, a czworo Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Michałek chce zbudować większość, musi szukać wsparcia. Zaczęliśmy od tego, że wiceprzewodniczącymi Rady Miasta po jednej osobie będą, będzie osoba z Koalicji Obywatelskiej, po drugiej stronie będzie osoba z Prawej Sprawiedliwości. Przewodniczący, czy dokładnie przewodnicząca będzie z mojego jakby tutaj lokalnego ugrupowania. No i tak się będę też starał robić jeśli chodzi o tam podział komisji też my podzielimy to pomiędzy te trzy ugrupowania. Historia nieraz pokazała, że bez większości w radzie miasta rządzenie bywa bardzo trudne. Z drugiej strony bywały przypadki, nie tak całkiem rzadkie, że pojedynczy radni byli przeciągani na stronę przeciwników, którzy z opozycji stawali się tymi rozdającymi karty.